Jest mi ogromnie przyjemnie i to wielki zaszczyt powitać Państwa wszystkich na pierwszym Zielonym Kongresie Samorządowym w Polsce. Jest to tym bardziej wielka przyjemność dla mnie. Nazywam się Ewa Sufin-Żakmat, jestem przewodniczącą, prezeską zarządu Fundacji Strefa Zieleni. I jest to tym bardziej dla mnie wielka przyjemność i zaszczyt, że jest to pierwszy projekt, który realizujemy wspólnie z Fundacją Zielonych, Europejską Fundacją Zielonych, Green European Foundation. To jest to fundacja zielonych w Europie, która skupia wszystkie organizacje zielonych, dużo organizacji politycznych. I nasza fundacja istnieje od 2 lat, właściwie rocznica, druga rocznica naszej działalności minęła kilka dni temu, więc jesteśmy bardzo młodą organizacją i jest to wielka przyjemność, że wchodzimy do wielkiej europejskiej zielonej rodziny. Mam nadzieję, że wchodzimy wielkimi krokami i że to wejście będzie z każdym rokiem bardziej zauważone, nie tylko wśród naszych sympatyków, którzy nas dobrze znają, ale i wśród szerokiej publiczności i na szerszej scenie politycznej polskiej. Proszę Państwa, skąd Zielony Kongres Samorządowy? Przede wszystkim, no, Zieloni mówią, myśl globalnie, działaj lokalnie. Powiedziałabym, że Zieloni polscy powinni mówić działaj lokalnie, ale myśl globalnie. Bo u nas do lokalnego działania i myślenia to nie trzeba nas namawiać. Jesteśmy wręcz przeciwnie, dosyć zamknięci w swoim małym wewnętrznym świadku, przywiązani do naszych małych, drobnych polskich spraw albo bardzo lokalnych. Natomiast tego myślenia bardziej globalnego w zglobalizowanym świecie i na naszej jednej wspólnej planecie, której jesteśmy współmieszkańcami razem z innymi ludźmi, z innymi narodami, o tym zapominamy, że mamy taką samą współodpowiedzialność, jak i wszystkie inne narody za globalny świat i za naszą planetę. Dlatego ten kongres ma na celu pokazać, że we wszystkich działaniach tu i teraz, które robimy, i wizje świata zielonych nie są mrzonkami, nie są utopią. Są po prostu realistyczną wizją rzeczywistości i są drogą do odpowiedzi na te wielkie globalne wyzwania poprzez lokalne działania tu i teraz. Jest mi ogromnie przyjemnie i mam naprawdę jest to wielki zaszczyt, że udało nam się na ten kongres sprowadzić tylu gości z wielu krajów. Będą eurodeputowani, których za chwilę poznamy. Będą radni z różnych wielkich miast Europy Zachodniej i Europy Wschodniej. Będą działacze polscy, działacze ruchów społecznych i organizacji społecznych, eksperci w wielu dziedzinach. Także nie skupimy się na tym, co publiczność postrzega jako zielona polityka. Publiczność, jak mówimy, kim są zieloni? Polska publiczność mówi zieloni to ekolodzy albo obrońcy praw mniejszości seksualnych. I widzą tylko te dwa wymiary, nie widzą, że zielona wizja świata dotyczy wszystkich aspektów życia politycznego, ekonomicznego i społecznego. To jest po prostu trochę inna perspektywa. I mam nadzieję, że ten kongres przybliży uczestnikom zrozumienie zielonej wizji świata. Chciałam poprosić o powiedzenie właśnie następnego przywitania Państwa. Monikę Wanę, która jest europosłanką, ale jednocześnie jest członkinią Rady Green European Foundation, Zielonej Fundacji Europejskiej, i w imieniu tej fundacji przywita Państwa. A następnie
Monika przedstawi Irenę, która reprezentuje Fundację Henrysia Bela na Santerre Fakiera. Great interpreters, thank you for the interpretation. It's a great honor for me to make some to say some words together with Eva and Arin, the director of Heinrich Böll in Warsaw. Welcome to Warsaw, Arin, for this wonderful conference. I think it's a real important conference because I was local councillor for 13 years now, and I really learned in these 13 years that most of the challenges that Greens and Green parties face are in the cities. In cities is the concentration of what we say the problems of the future, and we have to tackle them in the cities, and we have to find answers in the cities. I think the Greens have the best answers for the cities. For example, the Green New Deal, that is in the focus of the conference for today and tomorrow. Let's celebrate also our successes in the cities. Let's be honest. The cities are the stronghold of the Greens all over Europe. Cities, Greens gain votes, double-digit results at elections, at municipal elections. Also, the last European elections showed that Greens are strongest in the cities. We reach in, let's say, Stuttgart. I see Michael Kramers here from Berlin, but your friends in Stuttgart reached over 24% at the last elections. Also, let's put an Austrian example, because I'm an Austrian. I was local councillor in Vienna for the last 13 years now. We have a red-green government there. We are now the strongest party in the second biggest city in Austria. So I think we have real great successes as Greens in the cities. And this is so overwhelming because on the city level, on the local level, we as politicians, we are close to the people. We feel their needs. We can improve with concrete projects their quality of life, from environmental problems, traffic, air pollution, to homelessness, unemployment, to gender equality and local democracy. We as Greens are the alternative. On the local level, on the national level, as I hear the Polish Greens achieved to have their first member in the national parliament in Poland. Congratulations to you. That's a very big step forward. So we were very happy to hear that. Because we really have to link the levels together. We are also happy to have new MEPs now in the European Parliament, the first time from Central and Eastern Europe. This was not the case the last years. So this conference also is for having better connection, better contacts, and better working together between the levels, that we cannot divide anymore. We have the same problems on every level, and we have to work together. This is why we as Greens in Vienna started networking of Green local councillors many, many years ago. We had our first meeting in 1996 in the town hall of Vienna. Many, many meetings followed. Now we have a couple of, let's say, organizations dealing with local city councillors networking. One has met in Poland, I heard in June. I was not there. I very regret this, but maybe next time we can work better together, because there is also an EGP local councillors network. There are so-called Greens in big cities meetings every year. Next will be in Barcelona. And in Vienna, for example, we have a Central European Roundtable for Green local councillors, especially for Central and European and Eastern European countries. And the next will be in December in the town hall. So let's exchange experience these 2 days. Let's work together. Let's see how we can connect our European level. Michael Kramers is also here as an MEP, the national level and the local level together for the problems, for the challenges of the future, from the structural funds to the public services. I am in the regional committee of the European Parliament now. I deal with an urban agenda and the regional agenda, so we can work together in this field, especially in the future. And I hope we can spread ideas the next 2 days, and maybe, let's say, creating a momentum that leads to some kind of green, sustainable growth and development of many, many new local green groups here in Poland.
Thank you for inviting us. Thank you for the thank you organizers of the conference, and let's have great 2 days. Thanks. Dyrektorką Fundacji imienina Jamesia Bella tutaj w Polsce i właśnie z przyjemnością witam właśnie w imieninu Fundacji na Zielonym Kongresie Samorządowym. Zrównoważony rozwój miast od dawna stanowi ważny temat w naszej Fundacji. Wypracowujemy i podajemy debacie różne strategie na rzecz wspierania partycypacji obywatelskiej, ekologicznej transformacji i międzykulturowego dialogu. Dlatego też kontynuując naszą debatę pod hasłem Europa Społeczna, tym razem skupimy się na lokalnym zarządzaniu. W obliczu niesłychanego rozwoju metropolii, który do 2050 roku zamieszka 80% populacji, musimy przygotować się na szereg wyzwań, w tym wzrost migracji, eksploatacja zasobów naturalnych i zmiany klimatu. Zależy nam, by pogłębić wymianę dobrych praktyk sprawdzonych na poziomie społeczeństwa obywatelskiego i polityki. Chcemy pokazać, że zielona polityka przedstawia konstruktywne scenariusze rozwoju, szczególnie na szczeblu lokalnym. Właściwie w każdym kraju europejskim polityka samorządowa jest bliska zielonym kręgom politycznym i to podwójnie. Po pierwsze, jak Monika też właśnie już wspominała, wiele zielonych partii wywodzi się z ruchów miejskich, oddolnych inicjatyw, protestów czy koalicji wyborczych. Po drugie, dotyczy naszego bezpośredniego otoczenia i jakości życia. Zielony pomysł na lokalne zarządzanie to dostępne usługi publiczne wysokiej jakości, żywe zaangażowanie mieszkańców i dbałość o środowisko. Pogodzenie natury i urbanizacji to nie jest romantyczna iluzja, a realizacja Zielonego Nowego Ładu, który Fundacji właśnie promujemy. Doceniamy, że polityka organów władzy samorządowej się zazielenia, bo konsultacje społeczne wpisa się na stałe w procesy decyzyjne miast. Budżet partycypacyjny odnosi sukcesy w kolejnych miastach i rosną inwestycje w energetykę odnawialną i zrównoważony transport. Konieczne jest wspieranie i pogłębianie tych pozytywnych zmian. A mi osobiście marzy się ścieżka rowerowa przez most Poniatowskiego. Musimy przy tym pamiętać, że nie każda gmina jest beneficjentem procesu transformacji. Zarządzanie musi się opierać na wrażliwość i sprawiedliwość społecznej. Mam nadzieję, że kongres dostarczy Państwu pomysłów i na trwale wpisze się on w kalendarz debat o polityce miejskiej i zrównoważonym rozwoju. Dziękuję bardzo. Prezesa Sprawy Zieleni Ewy Sufin i Katarzyny Dmochowskiej za jego przygotowanie. Państwu życzę inspirujących dyskusji, niezapominanych warsztatów oraz poczucia sprawczości i by w praktyce realizować Zielony Nowy Ład. Dziękuję. Proszę Państwa, teraz poproszę o 2 wystąpienia wprowadzające. Po pierwsze poprosimy naszą pierwszą zieloną posłankę, Annę Grodzką, o wystąpienie na temat zielonej demokracji samorządowej. Moi drodzy, moi kochani, tak zacznę, bo tylko taki początek jest zgodny z tym, co czuję w tej chwili, spotykając się z nami tutaj. To jest, odnosząc się do tego, co stało się niedawno, do mojego pojawienia się w Zielonych, w Partii Zielonych, no chcę powiedzieć, że mam poczucie, że tutaj znalazłem swój dom i że to jest miejsce, w którym kształtuje się przyszłość. To jest miejsce, w którym rządzi mądrość. I mam nadzieję, że dzisiejszy kongres będzie właśnie jednym ze sposobów na to, żebyście wszyscy tak poczuli.
żebyście poczuli, że jesteście u siebie, że miasto jest wasze, miasto jest nasze, że nasza jest także przestrzeń pod miastem, za miastem, że jesteśmy w Polsce i w Europie u siebie. Tak jak ja poczułam, że będąc z wami, jestem w swoim domu. Chciałam powiedzieć, że mam nadzieję, że ten kongres, który odbywa się przed wyborami samorządowymi, przyczyni się także do tego, że odnajdziecie, w szczególności ci, którzy podjęli się tego trudnego zadania, kandydowania do władz samorządowych, że odnajdziecie się nie tylko na listach wyborczych, ale także w składach rad miejskich, w składach organów samorządowych i w Warszawie, w którym ten kongres się odbywa, nasza kandydatka na prezydenta Joasia Erbel będzie naszą prezydentką. Chcę powiedzieć, padały kiedyś takie słowa, więc może nie będę jakoś odkrywcza, ale na pewno będę szczera, powiem tak. Mam marzenie. Mam marzenie, że żyję w mieście, w którym ludzie czują się u siebie w domu. Jeszcze tak nie jest, ale to marzenie przyświeca mi i przyświeca wielu spośród was, dlatego motywuje was do tego działania, motywuje mnie do tego działania, do politycznego działania, że będziecie mieli takie poczucie, że nie będziecie tkwić w korkach, że będzie do wyboru transport miejski, ścieżki rowerowe, miasto urządzone z głową, miasto pełne zieleni, miasto, w którym mamy pracę, miasto, w którym możemy uzyskać opiekę nad naszymi dziećmi, kiedy pracujemy. Miasto dla ludzi, bo to społeczeństwo jest właśnie suwerenem. Społeczeństwo jest tym, kto powinien rządzić. Czy tak jest dziś? To marzenie musi się dopiero spełnić. Dziś tak nie jest. To wszystko trzeba zmienić. I mam nadzieję, że tego dokonacie. Mam nadzieję, że my tego dokonamy. To jest zielona polityka, to jest zielona wizja świata, holistyczna, która łączy wszystkie te elementy, które są elementami społecznymi, z tymi elementami, które stanowią naszą fizyczną rzeczywistość, infrastrukturę, stan, który zastaliśmy, z naszą wizją. Jestem zdania, że wtedy będzie możliwa zielona wizja świata, kiedy neoliberalne zasady ekonomii, które nas otaczają, w których dzisiaj funkcjonujemy, zostaną okiełznane przez człowieka, przez demokratycznie wyłonione władze samorządowe, władze państwowe, kiedy demokracja weźmie górę i rozum człowieka, jego serce nad zapisami kodeksu handlowego, w którym zysk jest tym, co jest pierwsze, tym, co jest najważniejsze. Bo przecież nie zysk, a najważniejszy jest człowiek. Myślę, że potrafimy poradzić sobie z tymi zagrożeniami, które przed nami rysuje ten właśnie neoliberalny świat i zbudować sobie w Polsce, w mieście, w naszych miastach, w Europie takie warunki, z których będziemy dumni, w których rządzi człowiek, w których interesy każdego człowieka, interesy nas wszystkich będą najważniejsze, interesy, które reprezentuje większość, demokratyczna większość. Dlatego wierzę w wybory,
wierzę w demokrację przedstawicielską, choć wymaga ona sporo zmian. W Polsce obserwujemy dobre procesy demokracji partycypacyjnej, która wchodzi do sposobu funkcjonowania naszej demokracji. Coraz bardziej nasze władze muszą się liczyć z opinią mieszkańców, a jeśli my będziemy rządzić, jeśli wy będziecie radnymi, to na pewno wierzę w to, że nie będziecie działali w swoim interesie, ale w interesie społeczeństwa i w interesie zielonej, właśnie holistycznej, sprawiedliwej, mądrej, przedsiębiorczej polityki. Dziękuję bardzo za możliwość zabrania głosu. Dziękuję serdecznie. Poproszę teraz może Michaela Kramera. Michael Kramer jest eurodeputowanym z Grupy Zielonych Wolnego Sojuszu Europejskiego. Od lipca 2014 roku przewodniczy Komisji do Spraw Transportu i Turystyki. I właśnie na ten temat będzie miał prezentację. Jego prezentacja to Metropolia czy Miasto Zwarte? Zrównoważony rozwój przestrzenny miasta i rola transportu. Je Anna, je Irene, je Monika. You see on the names, there's not a big difference between Polish and German names. And I thank you very much for inviting me to give a speech about large metropole or compact city, dear ladies and gentlemen. And it is very important, it was mentioned, that without a change of mobility, we can't fight against climate change. My thesis, we need a shift in mobility patterns to stop climate change. Both problems and opportunities are concentrated in urban areas, as you mentioned, and space development determines transport policy. Where we want to go, the targets of the European Union for 2020, 20% reduction of greenhouse gas emissions, 20% of EU's energy from renewable resources, and 20% improvement of energy efficiency. The CO2 emissions by sector. The transport sector is responsible for 24% of all the CO2 emissions in Europe. And 72% within the transport sector, the road sector, is responsible for the emissions. That all is bad. But what is worse is the development since 1990. We have a decrease of CO2 emissions in the industry by 32%. We have a decrease in the households by 24%, and a decrease in the energy sector by 16%. And in the same period of time, we have an increase in the transport sector by 28%. So the transport sector is nullifying all the efforts we have achieved in different sectors with billions of euros of our taxpayers. Therefore, without a change of mobility, we cannot fight against climate change, but we have to stop climate change, that our children and their children will have a perspective to live on this planet. If you see the CO2 footprint of transport modes, truck very, very high, inland navigation, but the best is freight train. And therefore, we have to concentrate on the environmentally friendly mode of transport, and that is the rail. If you look at the cars, in the United States, you find 800 cars on 1,000 inhabitants. That is the average. In the United States, you find families with 5 persons with no cars, and households with 2 persons with 5 cars. In Berlin, we are fine with 300, that is for the cities, but the average in the EU is 470 cars. And you look to China, only 40 cars, you can't forget it,
My last slide was 17 cars, 17. But if the Chinese people will have a car as we have, tomorrow nobody will drive a car. There is no oil, no steel, nothing. But we can't go to China with a big Mercedes and tell the people, oh, don't drive a car that is very dangerous for the nature, and so on and so on. No, we have to show you can be mobile without a car. And that is our task. If we can't demonstrate, we all will fail. But the framework in Europe is unfair. It is unfair to, if you look at the mode of transport, for example, we have a non-mandatory road charge for lorries. In Switzerland, there is a lorry, the toll, 3 times higher than in Germany. And you see, it is a free will of the member states if they have a toll. And in Germany, for example, it is only on highways, some other roads, and only for trucks more than 12 tons. But we have a mandatory rail charge in Europe. All the countries have to have a charge on rail for each locomotive on each kilometer. That is a wonderful framework for a modal shift, but in the wrong direction, because road is less expensive and rail is very much expensive. There's an exception. In Norway, they have no rail charge. They think, oh, we have an infrastructure, it was very expensive, we are happy if it is used. And you see, Slovakia, they made a change, because Slovakia, 5 years ago, they have had the highest toll on rail freight and no toll on roads. And then Jan Fiegel, the transport minister, has reduced the rail charge to 1/3 and have installed a charge for road. That is the right way, because the toll on road is limited, that the Austrian will not have such a high toll than Switzerland. But on the rail, the toll is not limited. You can't be as high as you want, and you see that is different, very different in Europe. The taxation of rail services. If I take the train from Berlin to Brussels, it takes 3 times longer, the price is 3 times higher, and the state takes 90% value added tax. If I take the flight, the state says, oh, that is 3 or 4 times more harmful to the climate, the emissions, the stratosphere, but no, flight must be cheap. And that is the reality. But that is crazy, because with that we can't fight against climate change. The subsidies for the airlines. The European airlines, every year, they got 30 billion euros from the European taxpayers, because they are free of kerosene tax and free of value-added tax in international flights. The rail passengers all have to pay that. Therefore, we have, for example, in the last 20 years, a decrease in the long-distance rail service, the passengers, the figure of passengers, a decrease, although 100 billion euros have been invested in the sector. But at the same time, we have an increase of inner German flights by 70%. All that is crazy, but reality. And therefore, we as Greens say, at least a fair competition. Either everybody is paying value-added tax or nobody. Everybody is paying for benzene, for kerosene, or nobody. But no difference, and no difference especially for the environmentally friendly mode of transport. If we want to go forward, we need to punish those who are environmentally unfriendly to the climate, and we have to subsidize those who are friendly to the climate. Both problems and solutions are concentrated in urban areas. Why is it so important? In 2050,
84% of the EU population will live in cities. In cities, transport is responsible for 40% of all the CO2 emissions. And if you look at all the emissions which are harmful to the climate, the transport sector in the cities is responsible for 70%. Therefore, that is clear. If we don't change, we will not fight against climate change, especially in cities. But there's a big chance. I can tell you in 2060, 30% of all EU citizens are older than 60 years. Today it is only 17%. But the big chance in cities, more than 90% of all the distances made by car are less than 6 kilometers. 90% less than 6 kilometers. Ideal distances for change to train, to bus, to tram, to bicycle, to go by foot. And this figure is not a figure by the Greens or by me. I dreamt of it. But it is a figure of Peter Ramsauer, a very, very, very conservative transport minister in Germany. He only looks on road and only for Bavaria, not for Germany, not for Europe. But this figure is from him. Therefore, you can believe that is right. The way to go forward. Look at Atlanta and Barcelona. Nearly the same figure of inhabitants. Barcelona has 300,000 inhabitants, more than Atlanta. But the area of Atlanta is 26 times larger than Barcelona. So the way of life in American cities is the wrong way. We have to go back to the European way of citizens, of cities, and that is the model is Barcelona and not Atlanta. Atlanta is a car-oriented city. You can only be mobile with a car. Without a car, it is not a possibility. Therefore, look on this picture. Never forget that. For me, it's very important. Space development should allow to avoid unnecessary traffic, example, to mix the functions. Of course, to go by bike or by foot to the next station of bus and then to go to the station of a train and then for the long distance train. This chain must be wonderful. And therefore we have to mix the functions. Shift to sustainable modes of transport, of course. Sufficient density, we need a lot of it. If you look, have only houses with one etage, then you need lots of space, and of course, then the bus is not so comfortable for the price like in a dense city. And make every mode more efficient. That is very, very important, that we have no traffic jams. The EU and space development. The EU respects subsidiarity. Of course, you cannot say, okay, in the city make this or this or this. But we have other possibilities, and of course there is a co-funding of the projects. And by the structural funds and cohesion funds, and Poland can both accept up to 85% of the money you need for trams, for bicycle infrastructure, for trains, you will get from the European Union. And only 15% you have to use by yourself, but the benefits is 100% you can earn yourself. Therefore, away from roads, you have to go to rail. And if I give an example of Poland, Poland can get 1.2 billion euros from the European Union for the rail infrastructure. And because they have had no plans, last year they asked the European Commission and the European Parliament to shift this 1.2 billion euros to road. Crazy. I know, as a foreigner, at least 50 projects in Poland where you can use this money in the rail infrastructure. Everybody agree, I think. Yeah? And so we said no, and the parliament, all the groups, said no, that is not possible, because if it is possible, then we have only projects for rail, and a year later they will change it to road. That cannot be. So, and we need support of sustainable urban mobility plans.
A city which more than 100,000 inhabitants, and that was an amendment of the Greens, it was adopted in the parliament, should make a more urban mobility plan to get European money. So they have to think about the future, not what is now, and that was very efficient. We made an analysis of the money of the European Union. Where is it going? Structural funds. 60% is going to road, 20% is going to rail, and 0.7% is going to bicycle infrastructure. The last figure I didn't mention because it is so small. It is possible. But it is up to the regions, the cities, to ask for projects for bicycle infrastructure for European money. And I can tell you, bicycle infrastructure is so important because for the infrastructure, you don't need a lot of money. But the benefits are very high. In former times, 20 years ago, people thought, okay, bicycle tourism, oh, students of school, university, poor people. The opposite is a reality. I know people that have their Mercedes and some in the garage and riding their bike through Europe. And all research have found out that bicycle tourists spend more money a day than auto tourists. And so that you have in mind. And if you look at the Eurovelo 10 or 13 on the coast, on the Baltic coast, it's very important for Poland. But only 2 months you have the infrastructure because there are lots of people on holidays and have a swim in the Baltic Sea. But bicycle riders, if they come, they start in March and end in November. So the infrastructure which is existing, you can use for more months than two. And therefore, it is also very important. Because of this, we made the Greens, we made an amendment, we want at least 40% from the European money for transport for rail, maximum 20% for road and 15% for hiking and biking. For the 40%, we've got a majority in the committee of transport, but the others not. But let us be patient, we will reach it because the goal goes in the right direction, and we have to save, and I'm convinced that we can save mobility and the climate, and that is a goal for the future, and therefore I thank you very much for the attention.